Cześć, nazywam się Wolodymyr Włodek i filmowałem sobie ile do takiego crossoveru hybrydy Hondy da się wepchać bagażu do bagażnika, bo tam jest, wiecie, liftback i niby można wysoko pchać te walizki, więc nagrywałem sobie testy, zdecydowałem porównać to do typowego bagażnika swojej Tesli, która jest uważany jako małe dla większości, więc teraz sprawdzimy. To jest samochód 21 roku modelowego, więc jest trochę mniejszy niż obecna Model 3, bo tam znaleziono trochę szerzej, można deskę chyba upchać deskę dla snowboardingu, ale jedźmy. Główne, co zapominałem pokazać, zazwyczaj to jest taka, wiecie, wnęka tu. Duża wnęka pod taką pokrywką. I wiecie, jak to zapominałem pokazać, żeby niemiecki samochód wyglądał lepiej, no to ja tą wnękę użyję. Zasubskrybujcie, lajkujcie ten filmik, piszcie komentarze, czy dla Was bagażnik Tesla Model 3 jest za mały, czy wystarczający, bo jesteście z przodu, tak? I jedźmy do sprawdzenia, czy da mi się spakować te wszystkie walizki do samochodu. Otóż sprawdzimy, co my tu mamy. Jedną dużą walizkę do 32 kg, taką do bagażu, dwie średnich do 22 kg też do bagażu, do luku bagażowego. Mamy cztery takich małych walizki do samolotu na górną półkę. Mamy trzy takich plecaczki, no bo coś typu plecaka, to jest dla kota. Czy to wszystko wpakuje do Tesli, czy nie? Bo takie mniejsze walizki to oczywiście ręczne hand luggage, czyli to, co możemy wziąć z sobą do ręki, nawet w tanich biletach, i wstawiamy to pod poprzedzający fotel. Jedziemy. Ok, sytuacja następująca. Zmieściłem wszystko, co tu było. Teraz Wam pokażę, jak i ile i gdzie upchałem walizek. Odbyło się bez przemocy, trochę uprawiałem oczywiście Tetris. Pokazuję. Samochód brudny, bo dzisiaj znowu teściową odwożę. 750 km drogę, więc po co go myć? Tak wygląda tylny bagażnik. Ten plecak oczywiście jest upchany mocno. Więc tu raczej albo musi być to plecak dzieciaka, taki mały, lub po prostu dwie walizki tu wejdą, takie z komputerem. Tak, więc ten wywalamy, jeden plecak. Duża walizka była postawiona, tak, nie? Na bok. Ciężka jest.
O, jedna walizka duża. Drugi plecak. Jedna walizka mała. Druga walizka mała. Trzecia walizka mała. Jeszcze jeden plecak, ten też mniejszy. Ale by się zmieścił. Tak? Tu Wenka chowa nam średnią walizkę, którą też spokojnie zmieścimy. Pokrywę tylko wywaliłem, żeby na pewno to wszystko się udało. Pokrywa tu leży. I jeszcze jedna walizka średnia. O, tyle weszło do tylnego bagażnika, nie? Zobaczcie, jest bardzo pakowny. To jest wnęka, taka. Można luzem tutaj torby powrzucać, albo taką dużą, średnią walizkę. Tu ograniczeniem jest ta belka, więc przez tą belkę nie możemy wstawić do samego końca naszej dużej walizki, która akurat tu się zmieści po środku między tymi, w tym rowku, tak powiem, nie? Ale nie da się ją tak łatwo tam upchać, więc przez to pchałem tam na boku walizkę średnią, bo to wchodzi na pewno, nie? No i co jeszcze? Gdzie jest? Jeszcze jedna walizka mała, a tak powiem największa mała walizka. Największa mała walizka razem z kablem do ładowania Type 2, który nigdy z samochodu nie wyrzucam. Znajduje się tutaj. I wszystko, co jest w samochodzie, też tu się znajduje. Przy odrobinie chęci dałoby się tu zmieścić również tą kostkę Tesli do ładowania z odpowiednimi końcówkami. Tak właśnie robiłem, tylko teraz nie chcę odłączać samochodu. Więc tak pakowny jest bagażnik Tesla Model 3. Nie Model Y. Model Y jest jeszcze pakowniejszy. I jak uważacie, czy bagażnik Tesli jest wystarczająco pakowny dla Was? Model 3 to jest najtańsza Tesla, którą macie, tak, w ofercie. Aczkolwiek teraz można najtańszą wziąć Model Y, a jeszcze dostać na nią rabat. Na przykład ja też mam kod polecenia. Więc napiszcie proszę w komentarzach, czy wystarczyłoby Wam tyle bagażu, żeby pojechać na wakacje? Czy musielibyście koniecznie kupować bagażnik na dach dla Tesli? Bo ja w poprzednim samochodzie, Hyundai Tucson, miałem bagażnik na dach. To było obowiązkowe, żeby jeździć na wakacje. Teraz nie mam. Oddałem koledze, bo nie potrzebuję. Taka sytuacja. Dzięki bardzo, że oglądaliście. Proszę, zasubskrybujcie, napiszcie komentarze i zalajkujcie ten filmik. I do zobaczenia. Pa!